Cześć kochani. Tydzień minął od ostatniego kazania i mówiłem, że to jest kazanie, to tydzień temu, które zmieni wasze życie. I przyjmuję reklamację. Więc jeśli ktoś z nas przeżył tydzień na kolanach, naprawdę wierzę w moc modlitwy na kolanach. Jeśli ktoś z was przeżył tydzień tej modlitwy na kolanach, wcielił to, o czym mówiłem, w życie i mówi: przereklamowane. Nie warto klęczeć przed Bogiem. Po prostu nic. Tak jakbym po prostu siedzę, czy leżę, czy klęczę, nie ma znaczenia. Jeśli wdrożyłeś to kazanie sprzed tygodnia w życie i nic się nie wydarzyło, i nic się nie zmieniło, to mam dla ciebie pieniądze na bilet do kina w ramach rekompensaty za zmarnowany czas, jeśli to nie działa. Czy ktoś chciałby reklamację złożyć do tego kazania? Mówię to całkiem serio. A kto wdrożył to kazanie w życie i w jego życiu zadziałało i mówi: naprawdę, Michał, to ma moc, to działa w moim życiu. Możecie podnieść ręce? Ja swoje wysoko podniosę, bo w moim życiu to działa. Dobrze, to ci, którzy podnosicie ręce, jesteście dla mnie zachętą do drugiego kazania, w którym mówię: naprawdę jestem przekonany, że życie w Bożej obecności zmienia nasze życie, że przebywanie w Bożej obecności zmienia nasze życie. I dzisiaj chcę mówić o odwadze, która zmienia życie. I też będę przyjmował reklamację. Ale chyba przez 4 tygodnie nie będę mówił kazań, więc nie będę miał okazji, żeby z kazalnicy powiedzieć, że rozdaję bilety do kina w ramach rekompensaty. Ale mówię to całkiem serio. Bardzo w to wierzę, że życie w Bożej obecności zmienia nasze życie, czyni nas odważniejszymi. Przede wszystkim czyni nas odważniejszymi. Kiedy jesteśmy w Bożej obecności, to czyni nas odważniejszymi. I zanim ja jeszcze do tych pieniędzy na bilety do kina wrócę dzisiaj. Mam ich więcej, bo nie wiedziałem, ile osób będzie się zgłaszała z reklamacją, ale a potrzebuję ich jeszcze do kazania, więc mam taki zapas. Ale każdy lubi być odważny. Każdy lubi myśleć, że jest odważny. Czy ktoś z nas może powiedzieć: wiesz, Michał, ja to jestem takim tchórzem. Prawda? Raczej nie. Raczej lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy odważnymi, dopóki, nie wiem, do pokoju nie wejdzie pająk. Prawda? Albo nie spotkamy psa na spacerze. Ja na przykład się nie boję pająków. Myszy tak średnio, ale chyba im bardziej rośnie zwierz, tym bardziej się boję. Ja mam strach przed psami, nie? Więc posiadanie własnego psa mnie troszkę z tego leczy. No generalnie każdy mi się wydaje tak samo nieprzewidywalny i wprawia mnie w stan dyskomfortu, czy ciułała, czy owczarek niemiecki. Więc lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy odważni tak długo, dopóki ktoś nas nie sprawdzi. Moim ulubionym bohaterem z taką nieuświadomioną odwagą, i będę do tego kilka razy w czasie filmu wracał, to jest Onufry Zagłoba. Nie wiem, czy kojarzycie człowieka. Moja ulubiona scena, znaczy mój ulubiony film, w ogóle taki najlepszy film ever, to jest Ogniem i Mieczem. Wiem, że to obciach tak w rankingu wszystkich filmów, ten film uważać za najlepszy, ale nie mogę się oprzeć, jak go tam na święta telewizja puszcza i po prostu magnetyzuje mnie ten film ciągle. I tam jest taka scena, w której Onufry Zagłoba odkrywa swoje... siedzi gdzieś schowany, wszyscy walczą. On gdzieś siedzi schowany i nie uczestniczy absolutnie w żadnej szarży. I w pewnym momencie taki splot okoliczności pozwala mu odkryć jego własne męstwo. Możemy puścić ten film. Więc każdy ma swoje sukcesy. Onufry Zagłoba zdobył chorągiew. Ale wiecie, mi się podoba, jak on mówi: macie szczęście, że nie jestem w szarży. Wiecie, w niego wstąpił duch, on mówi: teraz będę odważny. I ja chciałbym, żeby to było takie kazanie, po którym powiesz: masz, diable, szczęście, że nie jestem. Jestem w tej szarży. Jestem w tej szarży i zobaczysz, do czego jestem zdolny, bo jestem odważny. Bo jestem odważny. Naprawdę chciałbym, wierzę, że ludzie, jesteśmy chrześcijanami. Duch Święty jest w nas. Poproszę o ogłoszenie, co mamy za tydzień. Za tydzień mamy gościa, od razu wam zapowiem, zarezerwujcie czas. W sobotę wieczorem przyjeżdża pastor Marek Tomczyński, mamy tutaj spotkanie modlitewne. W niedzielę będzie usługiwał. Idealnie się składa, bo my zawsze mamy gości w pierwszy weekend każdego miesiąca, w tym półroczu. Więc w pierwszy weekend, a w tym miesiącu, czerwcu,
5 czerwca mamy niedzielę zesłania Ducha Świętego, a pomyśl sobie, przebywanie w Bożej obecności, bo to jest nasza seria kazań, przebywanie w Bożej obecności sprawia w nas odwagę, to co dopiero, jeżeli Bóg jest na zewnątrz, a my jesteśmy tylko blisko Niego i to czyni nas odważnymi, to co dopiero, kiedy Duch Święty mieszka w nas? To daje nam dopiero odwagę, to daje nam siłę. Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, w to, że Duch Święty wypełnia życie człowieka wierzącego. W kościołach, które zrytualizowały to doświadczenie chrztu Duchem Świętym w bierzmowaniu, czyli zrytualizowały to takie żywe doświadczenie w sakramencie bierzmowania. Nie wiem, czy wiecie, czy niektórzy z was trzymają katolicką przeszłość, czy nie, ale dużo jest informacji w liturgii, o biblijnej teologii takiej zostawionej. Tam jest ten moment, kiedy biskup bierzmuje człowieka, to uderza go w policzek. Zauważyliście, czy nie? Dlatego, że gdzieś jest w tym przekaz, że Duch Święty jest duchem męstwa, jest duchem odwagi. Ale wiecie, takie klepnięcie w policzek w czasie, wiadomo, że ani nie zaboli, ani nic nie będzie, nie wymaga wielkiego męstwa. Ale wierzę, że doświadczenie chrztu Duchem Świętym czyni nas odważnymi, czyni nas mężnymi. Odwagi można się nauczyć. Odwagę można rozwijać jak Onufry Zagłoba. Zdobyłem chorągiew, mam sukces. Mam, po prostu nie doceniałem swojego męstwa. Więc od razu mówię, za tydzień chciałbym, żebyście w sobotę wieczorem przyszli, będziemy mieli nabożeństwo modlitewne, będziemy modlić się o chrzest Duchem Świętym, o to, żeby właśnie to męstwo przygotowało ciebie do jeszcze większej walki duchowej, żebyś mógł powiedzieć: diable, masz szczęście, że nie jestem w tej szarży, ja jestem w tej szarży, a ty masz pecha, bo ja jestem odważny. I w niedzielę też będziemy się modlić o dary Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym w naszym życiu. Więc to tak mówię, żebyście też mieli taki tydzień modlitewny, jeżeli jest waszym pragnieniem przeżycie doświadczenia pełni obecności Ducha Świętego w waszym sercu, darów Ducha Świętego, to dzisiaj rozpoczynamy tydzień, za tydzień się spotykamy. Zagospodarujcie czas, żeby być tutaj, bo kiedy jesteśmy razem w Kościele, cuda się dzieją. Więc to jest taka dygresja tylko z ogłoszeniami, ale pojawiła się tutaj informacja, że będzie pastor Marek. Natomiast odwagę można rozwijać. Jak ktoś ma, nie wiem, arachnofobię, to nie wiem, musi jakoś tak się do tych pająków troszkę zbliżać, zacząć je głaskać. Można okiełznać. Jest to trudne, ale można. Strach przed lataniem można rozwijać. Natomiast my ciągle mamy wiele rzeczy, których się boimy. I myślę sobie, że doświadczeniem wczesnego Kościoła też był strach, który niszczył Kościół. Akurat doświadczeniem wczesnego Kościoła był strach, który niszczy Kościół. Księga Objawienia, taki 21 rozdział, 7-8 werset. Tam jest opis tego, gdzie jest niebo i gdzie jest piekło. Zwycięzca to odziedziczy, będę mu Bogiem, on będzie mi synem. Natomiast co do... I teraz zaczyna się wymienianka. Co do tchórzów, niewiernych, nieczystych, zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców, wszystkich kłamców. Ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką, to znaczy śmierć druga. Więc apostoł Jan w objawieniu Jana mówi, rysuje pewien obraz piekła, używając słów jezioro płonące ogniem i siarką. I dziwna kolejność, no bo my byśmy powiedzieli, kto najpierw pójdzie do piekła. Prawda? No najpierw do piekła pójdą, no zgodzimy się, niewierni, nieczyści, zabójcy, uprawiający czary, bałwochwalcy, wszyscy kłamcy, ups, prawda, to już trzeba tego języka pilnować, żeby nie nakłamać gdzieś, a przed nimi wszystkimi idą tchórze. W czasach apostoła to miało niezwykłe znaczenie, jeżeli tak spojrzymy na kontekst tego słowa. Dlatego, że tchórzostwo kosztowało życie innych chrześcijan, bo jeżeli ty bałeś się i ze strachu wydałeś innych współbraci, to oni byli więzieni i mogli ginąć. Więc tchórzostwo kosztowało życie wspólnoty, dlatego że chrześcijaństwo było śmiertelnie niebezpieczne. Tchórzostwo niosło ryzyko, że ktoś, kto ma święte księgi, ma Ewangelię, wiecie, to nie było wtedy kserokopiarek, te kopie pisane ręcznie były dla Kościoła niezwykłe, cenne, które mówiły o tym, co Pan Jezus powiedział, mówiły o tym, co apostołowie pisali. I teraz, kiedy ktoś to wydawał Rzymianom na zniszczenie, na konfiskatę, dla Kościoła było ryzyko, że następnemu pokoleniu już nie przekażemy napisanej Ewangelii. I dzisiaj sobie myślę, że kiedy to czytamy i słyszymy o prześladowanym Kościele, myślimy sobie, my byśmy byli w tej sytuacji odważni.
Prawda? My byśmy byli odważni. Natomiast myślę, że są dwie płaszczyzny, które weryfikują, czy jesteśmy odważnymi w życiu z Bogiem. I jeżeli poczujesz, że na tej płaszczyźnie nie jesteś tak odważny, jak mógłbyś być, to nie jest skazanie, żeby cię oskarżyć i powiedzieć, o widzisz, ty jesteś pierwszy w kolejce do jeziora płonącego ogniem i siarką, bo dla tchórzy jest piekło. Nie, chcę powiedzieć, odwagę można rozwijać. Nie czuj się tym zakłopotany. Ja też jestem w podróży, ty jesteś w podróży, ale ważne, żeby w tej podróży, wiecie, krok za krokiem wyjść z tego kazania i powiedzieć, ha, zdobyłem chorągiew, jestem jak Onufry Zagłoba, teraz już niczego się nie boję. Męstwo wstąpiło w Onufrego, kiedy przypadkiem zdobył tą chorągiew, żebyśmy zaczęli rozwijać swoją odwagę. Dwie płaszczyzny, na które chciałbym was zaprosić do rozwijania swojej odwagi. Pierwsza płaszczyzna to jest nasze świadectwo o Chrystusie. My boimy się mówić. Żyjemy w kulturze, w której Pan Jezus sznuruje ludziom usta. Boimy się powiedzieć, że jestem chrześcijaninem. Boimy się, że wyjdziemy na dziwaków. To jest historia każdego z nas. To nie jest jednej osoby, ale z jedną osobą akurat rozmawiałem, ale czuj się w tym komfortowo, bo to jest, jeżeli to jest, to mogłaby być twoja historia, bo to jest każdego historia z nas. Mieliśmy jakiegoś gościa, Krzysztofa Demczuka, czy kogoś w kościele, ja nie pamiętam okoliczności, i do jednego ze znajomych mówię, czy możesz to tam wrzucić na jakimś forum, bydgoszczanie, nie bydgoszczanie, taką informację. On mówi, nie, ja to napiszę, a ludzie w komentarzach będą się ze mnie śmiali. A ja sobie myślę, okej, rozumiem, ale mamy świadectwo Ducha Świętego i to jest właśnie ta mała walka, po której trzeba zrobić następny krok. Jeżeli boję się, że wrzucę jakąś informację o tym, że coś dzieje się w kościele i ktoś może przyjść i usłyszeć zbawczą Ewangelię, bo ktoś się będzie ze mnie śmiał, bo ktoś powie, ale dziwny, ale nawiedzony, to jak ja mam przetrwać prześladowania, jakie znosił pierwszy Kościół, jeżeli na tak małych rzeczach się zatrzymuję albo potykam. I myślę, że rzeczywiście mamy przeciwko sobie całą kulturę, która mówi, na wszystkie tematy można rozmawiać, ale jak zaczniesz rozmawiać o twoim doświadczeniu Boga w swoim życiu, to nie czujesz konwencji, jakie kulturalni ludzie powinni wyczuwać z daleka. Prawda? A tego się boimy. Nie tego, że się wstydzimy Jezusa, ale że wyjdziemy na nawiedzonych, że wchodzimy w czyjąś strefę intymną, że ktoś sobie może nie życzyć, że mówienie o religii zawsze jest nachalne. A to są wszystko ograniczenia, których nie znajdujemy w Biblii. Natomiast my boimy się tego, że no coś jest nie tak, nie halo. Wczoraj tutaj pakowaliśmy na nasz piknik, którego potem, na ławki, które potem z powrotem tu zwieźliśmy. I mieliśmy świetny czas dzięki naszym kochanym organizatorom, wszystkim, którzy byliście zaangażowani, bo naprawdę było mega, mega miło, mimo że pogoda nie dopisała. I jedna kobieta idzie, ja mówię, wiem, że to głupio zabrzmi, ale czy mogę zrobić zdjęcie twojego telefonu? Prawda? I sobie myślę, niewiele trzeba, żeby szukać tego miejsca, poproszę to zdjęcie telefonu. To zdjęcie telefonu było w tylnej kieszeni, dlatego robienie tego zdjęcia było takie, wiecie, głupio to zabrzmiało, czy mogę robić zdjęcie twojego telefonu. ale wiecie, na tym polega też nasza odwaga w jakiejś mierze. Ja szukam właścicielki tego telefonu na sali. Gosia, czy mogłabyś pokazać swój telefon? Prawda? Ale... To jest właśnie ten telefon. To jest właśnie ten telefon, a na nim jest apostolskie wyznanie wiary. Czyli 4 razy napisane Jezus, możemy to sobie przybliżyć dla tych, którzy są online. Jezus narodził się z dziewicy, Jezus umarł na krzyżu, dlatego drugi raz jest skreślone imię Jezusa. Jezus zmartwychwstał i Jezus powróci w chwale. Wiecie, to jest normalne, że każdy widząc taką naklejkę zadaje pytanie, dlaczego drugi Jezus jest skreślony? I masz okazję po prostu powiedzieć najstarszy chrześcijański kerygmat w tak dziwnej
formie przekazany. Nie? Jezus narodził się, wierzę, że Jezus narodził się z dziewicy, że umarł na krzyżu za moje grzechy, że zmartwychwstał, że powtórnie przyjdzie w chwale. Wow! Ale chciałbym, żebyś pomyślał po tym pokazaniu, chcę być odważny w mówieniu innym o Jezusie. Chcę być odważny w mówieniu innym o Jezusie. Czasem to jest po prostu udostępnienie, czy kazania, czy książki, czy nagrania z uwielbienia, które ciebie inspiruje. Czasem to jest zaproszenie przyjaciół, zaproszenie znajomych, a żebyś była w tym odważna, żebyśmy byli w tym odważni, no bo jeśli nam zabraknie odwagi, to co warte jest nasze chrześcijaństwo? Jeśli zabraknie nam odwagi, to co warte jest nasze chrześcijaństwo? Jesteśmy, jak, wiecie, kiedy się przestraszymy, to mnie cały czas zastanawia ten werset z 21 rozdziału Księgi Objawienia, 8 werset. Udziałem zaś nieczystych, bałwochwalców, chciwców, kłamców i tak dalej, i tchórzy jest śmierć druga. Ja nie chcę być tchórzem, ja chcę być odważny. Natomiast to, że się boję, że mam opory, jest normalne. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Ale wszyscy staczamy tą bitwę. Modlimy się o obecność Ducha Świętego w naszym życiu i możemy zrobić krok do przodu. Wiecie, chodzi o to, czy my sobie uświadamiamy, jak cenna, jak wyjątkowa, jak ważna jest Ewangelia, którą mamy. Jak ktoś jest na diecie, to ciągle opowiada innym, jak jest na diecie. Prawda? Ja teraz zmieniłem nawyki żywieniowe. I już wczoraj zanudziłem opowieścią o tym Adriana. Spotkałem się z moim przyjacielem z liceum i też mówię, wiesz co, ja wiem, że to głupio brzmi, ale tak ci po prostu chcę wytłumaczyć mechanizm tych mojej zmiany nawyków. Ale to są banalne rzeczy, to są nic niewarte rozmowy, ale my rozmawiamy, wiecie, o dietach ze sobą rozmawiamy, kupimy samochód, rozmawiamy, ktoś kupi Thermomixa, to już w ogóle staje się apostołem gotowania w Thermomixie, prawda? Jeden drugiemu opowiada, ale w Ewangeliach czytamy, Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana, poszli za Jezusem. Odszukał najpierw swojego brata Szymona i powiedział, kupiliśmy Thermomixa, prawda? Jestem na keto diecie. Czym jeszcze ludzie mogą opowiadać? Psa mam, po prostu każdy musi mieć psa, bo ja mam psa, cokolwiek, nie? A Andrzej znalazł coś najcenniejszego i najważniejszego w swoim życiu, znalazł Zbawcę. To jest lepsze niż Thermomix, naprawdę. Pomyśl, ile rozmawiałeś o Thermomixie ze swoimi znajomymi, a ile rozmawiałeś z nimi o Jezusie. A, to już nie jest takie śmieszne, nie? No bo tak lepsze, Jezus jest lepszy niż Thermomix, to fajnie, nie? Ale ze znajomymi rozmawiamy o Thermomixie. Dużo chętniej i częściej. A Andrzej poszedł i powiedział, znaleźliśmy Mesjasza, to jest Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział, a, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywany kamień, to znaczy Piotr. Ale to wszystko się wydarzyło, dlatego że Andrzej powiedział, znalazłem coś wyjątkowego. Wiecie, Jezus ratuje nasze życie. Kiedy moja córka zachorowała na... Mogę mówić, ona czy nie? Dobra, są dwa rodzaje cukrzycy, pierwszego i drugiego typu. Pierwszego jest nieuleczalna, autoimmunologiczna, drugiego jest dietozależna i można nią dobrze zagospodarować. Ale ona zachorowała na tą pierwszego typu, czyli ona jest niezależna od diety, niezależna od niczego, od trybu życia, autoimmunologiczna choroba, nieuleczalna, insulinozależna. Ale nagle, wiecie, ludzie, którzy nas lubią, kochają, mój ojciec z tym był specjalistą, zaczęli, wiecie, on wyszukał na przykład jakieś takie, że dużo jest informacji w necie o tym, jak sobie poradzić z cukrzycą drugiego typu. Ludzie, nie rozróżniając tych dwóch chorób, wysyłali nam jakieś informacje. I teraz mój ojciec po prostu, ja pamiętam, on wydrukował, on miał taki styl, że, wiecie, przekazywania informacji, że nie wysyłał linka, tylko drukował połowę internetu, jak mu tam się coś spodobało. Więc wydrukował połowę internetu na temat tego, jak wątroba, jedzenie takiej wątroby, nie wiem, czy drobiowej, czy wieprzowej, bo się nie wczytywałem, przyznam wam się szczerze. Chociaż ciągle mnie pytał, czy już przeczytałeś, może wyleczyć z cukrzycy. Wiecie, dostał jakiegoś takiego wkrętu, że po prostu jedzenie wątroby może wyleczyć z cukrzycy. I wysyłał połowę internetu, normalnie całe ryzy papieru na ten temat. Ale sobie myślę, ile mamy takich informacji, ale ktoś chce pomóc. Ale Jezus to jest więcej niż wieprzowa wątroba.
Rozumiecie, nie? Ile ludzie wokół nas nieraz się dowiadują i mówimy, mogę ci pomóc, prawda? Bo tam pomogą, że nie wiem, zimne nóżki na to pomagają, na to okłady z kapusty pomagają, nie? Tutaj po prostu najlepsze będzie, nie wiem, soda oczyszczona, tu coś innego, jakieś dziwne, już takich najbardziej ekstremalnych pomysłów w necie, jakie można znaleźć na filmach z żółtymi napisami, nie chcę przywoływać, ale milion takich pomysłów. Ale przecież lepsze niż to wszystko razem wzięte jest Jezus. Więc jeżeli znajdziemy coś... Dlaczego ludzie to przekazują sobie? Bo są przekonani, że to jest dobre. A czy spotkanie Jezusa nie jest dobre? O wiele bardziej. Więc tutaj, tak wiecie, chcę zachęcić nas do takiego... do takiej odwagi. Też zastanawiam się czasami, jak kupujecie coś albo wejdziecie na jakąś sklep albo odwiedzicie jakąś restaurację, to czasami pojawia się taka ankieta ewaluacyjna, że ktoś się ciebie pyta, jak dowiedziałeś się, ostatnio byłem na stronie jakiejś restauracji i ktoś zadał takie pytanie, jak dowiedziałeś się o naszej restauracji? I możliwości najczęściej w takiej ankiecie są z telewizji, z radia, z prasy, informacja na stronie internetowej, ktoś znajomy mi opowiedział. Gdybym ja się ciebie spytał, jak usłyszałeś o Jezusie? Jak usłyszałeś o Kościele? Jak usłyszałeś o ICF w Bydgoszcz? Jeżeli to jest twoje miejsce spotkania się z Jezusem. Z telewizji, z radia, z prasy. Kto się dowiedział? Czy ktoś znajomy mi powiedział? Ktoś znajomy ze przyjaciół opowiedział mi o tym kościele? Możecie podnieść wysoko ręce? Ja? No właśnie, Tadeusz, ja wiem, że córka ci powiedziała, a ty nie podnosisz. I potem z internetu i z mediów społecznościowych. Dzięki. Nie? To ciągle jest najbardziej nośny kanał. Ktoś, każdy, tak jak Szymon Piotr. Szymonie Piotrze, kto opowiedział ci o Jezusie? A Szymon Piotr mógł powiedzieć, wiesz, mam kuzyna, opowiedział mi o Thermomixie, mam znajomych, mówili mi o diecie z wątrobianki, teściowa mi mówiła o tym, że po prostu najlepsza jest kapusta na wszystko, prawda? Siostra teściowej przekonywała mnie do diety białkowej, ale mój brat Andrzej przyszedł pewnego dnia, miał ogień w oczach i powiedział, znalazłem Mesjasza. I to zmieniło moje życie. To taka zachęta. To jest pierwsza płaszczyzna naszej odwagi. Jesteście zachęceni do tego, żeby być odważni w dzieleniu się Ewangelią? Jestem przekonany, że to zmienia nasze życie jak Onufrego Zagłoby. Naprawdę, to zmieni i wzmocni nasze życie. Drugi obszar, w którym myślę, że nasza odwaga jest weryfikowana. Gdybym zapytał, czy ufasz Panu Bogu w każdej płaszczyźnie swojego życia? Ufasz czy nie ufasz? Kto tak może powiedzieć ufam? Prawda? Czy ufasz Bogu po prostu, czy wierzysz, że od Pana Boga wszystko w twoim życiu zależy? Myślę, że taką, i teraz naprawdę, nie chcę grzebać ci w portfelu, ale chcę, żeby Bóg zmienił twoje życie, jeżeli tego potrzebujesz, żebyś był bardziej odważny. Myślę, że płaszczyzną, na której Pan Bóg przechodzi przez nasze życie i mówi, sprawdzam, to są nasze portfele. My mówimy, że ufamy Bogu w każdym życiu, ale nie zawsze zgodnie z tym postępujemy. Ja wierzę mocno w tą zasadę, ona po angielsku tak ładnie brzmi, więc jestem w stanie ją zapamiętać. We walk what we talk, czyli postępujemy zgodnie z tym, co mówimy. Postępujemy zgodnie z tym, co mówimy. I zastanawiam się, ja w moim życiu, moim osobistym, to jest tylko moje świadectwo i aż moje świadectwo, zastanawiam się, czy ja ufam Panu Bogu w każdej płaszczyźnie i odpowiadam sobie bez cienia wątpliwości, tak, bo ufam Panu Bogu w płaszczyźnie finansów. A jeżeli w tym ufam, to we wszystkim innym ufam, bo to jest najbardziej wymierne, bo to jest najłatwiej przeliczalne. Moja ulubiona dyskusja to jest, czy dziesięcina jest biblijna, czy nie biblijna. Jest ładny werset w Ewangelii, Ja powiem wam, dlaczego ja praktykuję dziesięcinę w swoim życiu. Uważam, że to jest miejsce, w którym moja odwaga w zaufaniu do Pana Boga się wykuwa. Najpierw chciałbym przeczytać werset z Ewangelii Mateusza, 23 rozdział, 23 werset. Biada wam, znawcy prawa i faryzeusze, obłudnicy, dajecie dziesięcinę z mięty, kopru oraz kminku, a porzuciliście to, co w prawie jest ważniejsze, sprawiedliwość, sąd, miłosierdzie oraz wiarę. Niektórzy mówią, to jest ważniejsze, to, co jest ważniejsze, miłosierdzie, wiara, sprawiedliwy sąd,
To jest ważniejsze niż dziesięcina, bez dwóch zdań. Bez dwóch zdań, ale Pan Jezus kończy ten werset, to należało zachować, tamtych spraw nie porzucać. Ja się zastanawiam, co to jest dziesięcina z kopru, pięty i kminku. Mam trójkę dzieci, więc wiem, co to jest dziesięcina z kopru, pięty i kminku. Z drobnych, małych rzeczy. Jak małe dziecko dostaje 20 zł kieszonkowego, bo babcia przyjechała, albo coś tam daje tak kieszonkowego i ono z tego odkłada 2 złote, żeby zanieść do kościoła, to to jest właśnie taka, wiecie, drobna wierność. Dla tego dziecka to majątek, ale myślę, że to jest właśnie taka dziesięcina z kminku. W ogóle nie wiem, czy jedliście ser z tminkiem, nie? To tak myślę, że ci faryzeusze mieli w głowach, żeby tak ziarnka tego kminku liczyć i oddzielić 1/10 dla Pana Boga. Ale byli w tym bardzo skrupulatni. I Pan Jezus mówi, to należało czynić, tamtego nie zaniechać. Więc jeżeli to jest dla ciebie pomocne, to ja powiem, my z Izą staramy się być bardzo skrupulatni. Staramy się być hojni, ale też skrupulatni. A ponieważ mamy nieregularne dochody też, to co miesiąc robimy w Excelu zestawienie wszystkich naszych dochodów, żeby nie zaniedbać wierności. Żeby nie zaniedbać wierności. Więc każdą po prostu pieniądze, które przychodzą do naszego gospodarstwa domowego, wpisujemy, żeby na koniec. Czasami przez miesiące się nie zmienia, czasami to się zmienia, ale staramy się w tym być wierni. Dlatego, że, i teraz powiem wam tak, zastanawiałem się przed tym kazaniem, nawet gdyby ktoś mnie na maksa przekonał, że to jest nie nowotestamentowa, nie biblijna praktyka, nigdy bym z niej nie zrezygnował i chcę ci powiedzieć dlaczego. Dlatego, że nie znalazłbym innego sposobu, żeby w swoim życiu sprawdzić, nie znalazłbym okazji, żeby sprawdzić w swoim życiu, jak bardzo ufam Panu Bogu i jak jestem od Niego zależny. To jest jedyny powód, dla którego to robię, żeby w swoim życiu i w swoim sercu ciągle sprawdzać, czy ja mówię, że jestem zależny od Pana Boga, czy wierzę w to, że jestem zależny od Pana Boga. Myślę, że w ogóle kwestia finansów, portfeli, ja wracam do tego kazania, cały zeszły rok mówiliśmy o lepszym świecie. Wierzę, że Pan Bóg daje nam nasze pieniądze po to, żebyśmy czynili świat lepszym miejscem do życia. Pojechałem do kościoła do Fromborka i powiem wam teraz, będę pokutował z tego, jak ja nie wypełniam słowa, które jestem przekonany, że jest Bożym. Pojechałem do Fromborka i tam dzieliłem się tym kazaniem o sprawiedliwości, o tym, że sprawiedliwy świat to jest taki, który odzwierciedla Boży charakter. I modląc się przed tym kazaniem, chociaż mówiłem je u nas, ale tam też się przygotowywałem, wyraźnie odczułem w sercu od Ducha Świętego, że ponad to, co regularnie mówię, 10% należy do Pana Boga, ale wszystko, co mam, służy po to, żeby czynić świat lepszym miejscem do życia. To była moja droga, nie mówię, że tak masz robić. Ja odczułem w swoim życiu szept, Michał, zawsze noś pieniądze w kieszeni, żeby czynić świat lepszym miejscem do życia. Ja, wiecie, ja nie noszę pieniędzy w kieszeni, ja wszystko płacę kartą, używam elektronicznego pieniądza. Ale jak spotykam człowieka, któremu, nie wiem, trzeba kupić śniadanie, kogoś, kogo chcę pobłogosławić. I nie mówię takiego, wiecie, pana tylko na parkingu, który mówi, kierowniku, popilnuję samochodu, prawda? Ale mówię o kimś, wiecie, że będę miał pragnienie za kimś zapłacić za zakupy w Biedronce. To żeby zawsze mieć pieniądze w kieszeni. I odczułem wyraźnie to jako szept od Ducha Świętego. Pan Bóg mi ciągle to przypomina i jeszcze nie spełniłem tej praktyki w życiu. Więc jest mi strasznie głupio. Ale chcę, żebyś o tym pomyślał, że pierwsze twoje świadectwo jest miejscem, gdzie weryfikuje się twoja odwaga i drugą przestrzenią, w której weryfikuje się twoja odwaga, w której Pan Bóg sprawdza, czy ty naprawdę mi ufasz, czy ufasz mi we wszystkim, jest twój portfel. W moim przypadku ja odpowiadam na to, Boże, ufam ci we wszystkim, praktykując regularnie oddawanie 10% tego, co dostaję i starając się ponad to jeszcze hojnie żyć i wspierając innym. I przygotowałem takie ćwiczenie. Mam 3 koperty z kieszonkowym, drobnym. Mam 3 koperty z kieszonkowym i chciałbym je rozdać 3 osobom w kościele takim wybranym. Natomiast pieniądze są, powiem wam tak, żeby bo nie każdy, ja mam tylko 3 koperty, sorry. Ale pieniądze są, powiem wam, w różnych banknotach, żeby każdy z was się utożsamił, że to on dostał. I żeby mógł sobie zadać pytanie, okej, dostałem, czy ufam Panu Bogu we wszystkim? Czyli na przykład, czy jestem w stanie ten jeden z tych banknotów wyjąć i złożyć z tego dziesięcinę?
Więc tylko tak sobie pomyśl, że na ciebie trafiło, a że to jest dziesięcina z kopru, kmięty i z czego? Kopru, kmięty, kminku. O, i kminku. To są młodych ludzi szukam, bo to kieszonkowe jest najlepszą ilustracją. Proszę. Nika. Ale pomyśl sobie w trakcie, ludzie, ale dziwne, powiem wam tak dla uspokojenia, to nie z kościelnej kasy. Nie, przepraszam, bo wiem, że Adriana nie trzeba tym w ogóle uspokajać, ale pomyśl, że podszedłem do ciebie. To są jakieś, wiecie, nieduże, drobne pieniądze, tak wiecie, za nic, w niedzielę, zupełnie dziwny jakiś od czapy przykład, ale pomyśl, że do ciebie tak samo Pan Bóg non-stop przychodzi w twoim życiu. Non-stop przychodzi do ciebie z zaopatrzeniem. I to, co jest w twoim portfelu, to, co jest na koncie bankowym, to Pan Bóg podchodzi i ci daje. Jeżeli, wiesz, i pomyśl, jak szczodry jest Pan Bóg. Na bank w życiu najskromniejszej osoby spośród nas Pan Bóg jest 10 razy bardziej szczodry niż ja próbuję być w czasie tego kazania teraz, czy w ogóle przez całe swoje życie. A przecież nasze chrześcijaństwo polega na naśladowaniu Jezusa, czyli powtarzaniu tego, co Pan Bóg robi. Wiecie, chcę, żebyś pomyślał o tym, czy jestem odważny w finansach. Czy ja jestem odważny w wierzeniu, że Bóg jest hojny, więc ja jestem hojny. Dlaczego jestem hojny? Bo Bóg jest hojny, a Jezus wezwał mnie do naśladowania, żebym odzwierciedlał Jego charakter. Więc do odwagi w tych dwóch płaszczyznach chciałbym was zachęcić. Do odwagi w mówieniu innym o Jezusie, w dzieleniu się Ewangelią. Do rewolucyjnej odwagi, do odwagi, która otworzy twoje usta na tematy związane z doświadczeniem Boga w życiu, troszkę bardziej niż na termomik z dietę, czy cokolwiek innego, o czym rozmawiamy tak chętnie, czasami z takim misjonarskim zapałem. Bo wiecie, to, że rozmawiamy o tych wszystkich swoich dobrych rzeczach, które przeżywamy, to jest bardzo szlachetne, ale jak często rozmawiamy z takim misjonarskim zapałem. Prawda? Ja mam psa, wszyscy muszą mieć psa. Kiedyś Amadeusz mnie podsumował. Pamiętam, spotkaliśmy się na grilla i była taka psia pogoda. A ja akurat kupiłem grilla, więc będziemy grillować. I mówi, Michał, jesteś jak taki ojciec albo taki wujek. Pada śnieg, ale będziemy grillować, bo kupiłem grilla. Więc wiecie, ile w nas nieraz takiego misjonarskiego zapału. Wszędzie tam. Tylko nie tam, gdzie masz możliwość być jak Andrzej w życiu apostoła Piotra. Znalazłem Jezusa. Lepszy niż Termomix. Mówię ci, znalazłem Jezusa. Że wyjątkowe rzeczy się dzieją. I druga rzecz. Nie umiałbym zrezygnować z tej przestrzeni mówienia Bogu, jak bardzo Mu ufam, jaką są finanse. Bo ona jest wymierna i ona jest w moim przypadku jak chorągiew znaleziona przez zagłobę. Ja mówię, odkrywam swoje męstwo i odkrywam swoją odwagę w swoich wymiernych, nie w swoich słowach. O ludzie, w swoich słowach to ja po prostu hetman Wiśniowiecki i wszyscy razem wzięci w słowach potrafię być tak mężny. Ale w konkretnych, wymiernych rzeczach, w moich finansach je widzę, to potrafi być moja flaga. To daje mi odwagę. Mówię, Boże, jeżeli w tym potrafię być wierny, to znaczy, że ja naprawdę Tobie ufam. Że ja naprawdę Tobie ufam. Powstańmy do modlitwy. Zachęcam was do niej. Dlatego, żebyś powiedział, Panie Boże, żebyś powiedziała, Panie Boże, ja chcę być odważny w naśladowaniu Ciebie. Ja chcę powiedzieć, chodźcie do wszystkich demonów świata. Jak zagłoba powiedzieć, chodźcie chamy. Macie pecha, bo ja jestem w szarży. Jestem w szarży Jezusa. I nic mnie nie zatrzyma.
Nic mnie nie zatrzyma przed złożeniem świadectwa. Nie wstydzę się Jezusa. Nie wstydzę się tego, że przynależę do Jezusa. On za mnie umarł. Bo jeżeli mam odwagę otworzyć usta w pracy, w szkole, jeżeli mam odwagę zaprosić przyjaciół, kiedy uważam, że powinni zainteresować się jakimś wydarzeniem, w którym mogą poznać Jezusa, to mogę być pewien, że gdybym żył w pierwszym, drugim albo trzecim wieku, to nie wydałbym ksiąg i nie byłbym tym, który zdradzi innych i ich wyda na pożarcie lwom. Ale może to jest ten krok, że możesz sobie zadać pytanie: wydawało mi się, że jestem gotowy na męczeństwo, a nie jestem gotowy nawet na to, żeby wysłać komuś maila z zaproszeniem na spotkanie, na którym wiem, że powinien się zainteresować. Wydawało mi się tylko: Boże, dodaj mi odwagi, daj mi Ducha Świętego, daj mi męstwo. I druga płaszczyzna, chciałbym naprawdę... Ja to zawsze powtarzam i mam nadzieję, że ufacie mi na tyle. Nie mówię to dlatego, że przed naszym Kościołem są wyzwania, nie dlatego, że nam brakuje pieniędzy, bo to nie jest tak, że teraz musimy do końca miesiąca, ostatnia niedziela miesiąca i nam się budżet nie spina. Nie. Co miesiąc jako Kościół chcemy błogosławić innych i nie brakuje nam na rachunki. Ale mówię to dlatego, że chcę, żebyś widział błogosławieństwo w swoim życiu, że kiedy będziesz odważny w dziedzinie finansów, to będziesz widziała cuda w swoim życiu. Że Pan Bóg Cię zaskoczy. Ja lubię to zdanie z książki, którą tydzień temu polecałem. Błogosławione życie. Z Bogiem na hojność nie wygrasz. Nie wygrasz z Bogiem na hojność. Nie wygrasz z Bogiem na hojność. Ale zacznij być odważny, żeby Twoje życie było błogosławione. Będziemy o to się modlić. O odwagę, o tych... żebyśmy tak teraz byli też podatni na szept Ducha Świętego. Duchu Święty, ja proszę Ciebie, byś każdemu z nas mówił, w jaki sposób tym kazaniem, tym przykładem Andrzeja, tą krótką odpowiedzią Jezusa z Ewangelii Mateusza, w jaki sposób wprowadzasz nas w nowy wymiar zaufania Tobie. Proszę Cię, Boże, byś każdemu z nas szeptał. Boże, ja chcę być posłuszny tym szeptom. Ja wierzę, że teraz do mnie niezmiennie, dopóki nie okażę wierności tej prostej duchowej dyscyplinie, żeby zawsze nosić w kieszeni gotówkę, którą mogę pobłogosławić czyjeś życie. Dopóki ja tego nie wcielę w praktykę, nie usłyszę następnego Twojego szeptu i następnego nie zrobię kroku i następnego. Więc traktuję to wezwanie serio. I proszę Cię, Boże, żeby każdy z nas usłyszał to wezwanie, jaki jest jego następny krok. Czy w opowiadaniu innym o tym, że znalazł Mesjasza, czy w okazywaniu Tobie zaufania w zarządzaniu tym, co poddajesz w zarządzanie. Boże, bez sugestii, bez żadnych manipulacji, bez nacisków. Proszę Cię, Boże, żebyśmy słyszeli po prostu Twój szept. Żebyśmy usłyszeli Twój głos, w jaki sposób możemy czynić nasze życie bardziej podporządkowanym Tobie. Ja chcę potraktować serio to, co mówisz do mnie. I proszę Cię teraz, Duchu Święty, abyś przychodził z odwagą, z potężną odwagą. Dla każdego z nas, kto w tej modlitwie ma wrażenie, że staje w sytuacji, która wymaga od niego kroku wiary i odwagi, żeby zrobić krok do przodu. Boże, proszę Cię, żebyś przyszedł do każdego z tym szeptem i zapewnieniem, takim spojrzeniem wstecz, żebyśmy mogli powiedzieć: Jezu, czy ja się kiedykolwiek na Tobie zawiodłem, żeby teraz się bać za Tobą pójść? Jezu, to jest moja modlitwa. Czy ja się kiedykolwiek na Tobie zawiodłem, żeby bać się za Tobą pójść w tej sprawie, którą mi pokazujesz? Boże, czy ja się kiedykolwiek na Tobie zawiodłem, żeby bać się za Tobą pójść? Żeby bać się, pójść za tym głosem, który odpieram w swoim sercu. Jezu, czy ja się kiedykolwiek na Tobie zawiodłem? Poczułem, że mnie oszukałeś, wystawiłeś, albo sobie ze mnie zażartowałeś. Nigdy, Panie. Dlatego zabierz mi cały strach. Może my chcemy nasze życie przeżyć w Twojej obecności.
Twojej obecności. Dlatego ja proszę Cię, Boże, o takie pomazanie, odwagę do kolejnych kroków. Ja proszę Cię, Boże, żeby naszemu życiu towarzyszyło namaszczenie. A namaszczenie towarzyszy nam wtedy, kiedy szukamy Twojego Królestwa. Boże, na co dzień używamy naszych portfeli. Proszę Cię, żebyśmy używali ich też do szukania Twojego Królestwa, wiedząc, że kiedy będziemy najpierw szukać Twojego Królestwa, wszystko inne będzie nam dodane. Boże, ja proszę Ciebie, żebyśmy szukali Twojego Królestwa w każdej rozmowie, w każdej relacji, w każdej przyjaźni. Żebyśmy nie chowali skarbu. Żeby nikt nam nie powiedział, nie wiem, od 3 lat używałeś Thermomixa i nigdy mi nie opowiedziałeś. Żeby nigdy nam nikt nie powiedział, od 3 lat znasz Jezusa i nigdy mi nie powiedziałeś, jak wiele Bóg może w moje życie wnieść i jak bardzo może mnie uratować. Może chcemy być odważni, żeby powiedzieć, że odpowiedzią na każdy problem